Szczęść Boże, ksiądz Ryszard Halwa. Państwa moim gościem jest pan redaktor Jan Bodakowski. Jak zwykle mówimy o sprawach dotyczących wartości, życia, cywilizacji, piękna. Mamy następny cykl rozmowy bez cenzury. Witam pana redaktora. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, mieliśmy rocznicę Bitwy Warszawskiej, wojny 1920 roku. I musimy pamiętać o jednym, że sowiecki na bagnetach Armii Czerwonej, która szła po trupie Polski, żeby zdobyć, zająć cały świat, to nie tylko szło zniewolenie, nędza, upadek cywilizacji, walka z religią, ale szła też rewolucja seksualna, bo się zapomina o tym, że właśnie w Związku Sowieckim przeprowadzono rewolucję seksualną. Taką postacią czołową tej rewolucji była Aleksandra Kołłątaj, która była córką rosyjskiego generała i Finki z bardzo bogatej rodziny, która razem z Trockim w 1917 roku przypłynęła statkiem ze Stanów Zjednoczonych za pieniądze finansjery amerykańskiej i z pomocy rządu amerykańskiego i została w Rosji bolszewickiej pierwszym na świecie ministrem polityki, czyli komisarzem polityki społecznej. Potem została też jedną z szefowych Urzędu do Spraw Kobiet, który razem sobie założyła z kochanką Lenina. Czyli była lesbijką. Nie, ona akurat nie była, natomiast nie. Była ani ta kochanka Lenina. On to po prostu dwie panie, które, bo tam to, że oni żyli w trójkątach, było bardzo popularne. Lenin też żył w trójkącie z żoną i z kochanką. Majakowski żył w takim trójkącie, ale z cudzym małżeństwem, więc oni po prostu byli nawet tak zdemoralizowani, że sowieckie kino produkowało filmy, w których była jako coś normalnego ukazane życie w trójkącie. Aleksandra Kołłątaj wykorzystała swoją pozycję do przeprowadzenia rewolucji seksualnej. Rosja jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła aborcję. Pozwolono bez problemu na homoseksualizm. Wprowadzono edukację, tak zwaną edukację seksualną do szkół. Cała propaganda była nastawiona na to, bo Aleksandra Kołłątaj wierzyła i tak za Marksem. Marks twierdził, że rodzina została przez patriarchat narzucona kobietom, żeby je zniewolić. I w ramach wyzwolenia kobiet, tutaj Aleksandra Kołłątaj i komuniści bolszewicy postulowali, żeby kobiety były wyzwolone seksualnie, nie wiązały się, miały wiele przygodnych stosunków, seks traktowały instrumentalnie i nie wiązały się emocjonalnie z mężczyznami, nie tworzyły monogamicznych związków, bo takie monogamiczne związki stoją się, zniewalają kobiety. Ta patologia była tak obecna, że na przykład w ruchu Komsomole, Komsomol to była taka młodzieżówka dla studentów sowiecka, która, żeby studiować dalej, mieć dobrą pracę, robić karierę, trzeba było zostać członkiem Komsomolu. I normą wtedy, w latach 20. było to, że młode działaczki, które były przyjmowane do organizacji, musiały publicznie odbyć stosunki seksualne z innymi towarzyszami. Normą, nawet zapisaną w statucie tej organizacji, było to, że działaczka Komsomolu nie mogła odmówić świadczenia seksualnego innemu towarzyszowi. Jak odmawiała, była wyrzucona z organizacji, co wiązało się z tym, że nie miała studiów, nie miała dobrej pracy. Zdarzało się to, co opisywali też pisarze rosyjscy, że na przykład ci komsomolcy w Moskwie wychodzili nago lasa na ulicę, demonstrując za tym, żeby po prostu, że wstyd jest burżuazyjny i trzeba się wyzwolić od wstydu. Czyli to, co niby było wyzwoleniem, to było zniewoleniem, bo ta kobieta to przez wiele lat i w tym całym Związku Radzieckim to funkcjonowało. Kobieta traktorzystka,
wyzwolona, prawda? A to praktycznie było zniewolenie, bo inna funkcja jest kobiety. I cała, rewolucja bolszewicka, rewolucja seksualna skończyła się tym, że eksplodowała choroby weneryczne. Tam była epidemia. Rodzice porzucali swoje dzieci. Miliony sierot, tak zwanych bezprzyzornych dzieci się właśnie z tego wzięły. Rozbito rodziny i Rosja była w katastrofie i w pewnym momencie, kiedy Stalin przejął władzę, po to, żeby im biologiczna nie groziła zagłada, zablokowali tą całą rewolucję seksualną, się wycofali. Natomiast te skutki widać do dzisiaj. Do dzisiaj liczba mordowanych, nienarodzonych dzieci w Rosji jest gigantyczna. Do dzisiaj jest demoralizacja powszechna w Rosji. Bardzo trudno jest to odbudować. Natomiast widać też, bardzo przerażające jest to, że dzisiaj jesteśmy świadkiem tego, że ta bolszewicka demoralizacja wraca. No i ona nawet przeszła również do nas, tak, do tęczowej rewolucji. I to nie są sformułowania gołosłowne. Ja w jednym z moich artykułów przywołałem postać jednej z wykładowczyń Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim, która w jednym z artykułów na lewicowym portalu zachwycała się właśnie osiągnięciami bolszewików w tak zwanej emancypacji społecznej. I oni, lewica do dzisiaj traktuje to coś co jako wzór do naśladowania. I właśnie pamiętając o rocznicy 1920 roku, powinniśmy pamiętać o tym, z czym się to wiązało, że te pomysły tęczowej rewolucji to nie jest nic nowego, to nie jest tylko wpływ Zachodu, tylko że to było już realizowane w komunistycznej Rosji. Tak, drodzy Państwo, myślę, że to ważny temat był. Będziemy mogli więcej doczytać sobie na portalu prawy.pl. Państwa moim gościem był pan redaktor Jan Bodakowski. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na portal prawy.pl i do lektury miesięcznika Moja Rodzina. Możemy kupić w urzędach pocztowych. Dziękujemy, szczęść Boże.